Zróbmy przeszczep rośliny. Ta łopatka i grabie przydadzą się. Tam jest stara lalka. Hello. Pozbądź się ziemi. Przetnij stare kosmyki. Trochę piankoliny. Pokryj naszą lalkę. Koraliki jako oczy. Napełnij nasz pistolet do kleju na gorąco. Troszkę polej. Pomaluj. Rzęsy. Kwiaty i mech ozdobiły ciało. Dziękuję. Ładnie pachnie. Piękny wygląd dziewczyny Groota. Mamy poranek w świecie Grootów. Budzik obudził naszą dziewczynę. O, nowy dzień. Przygotuję się. Czeka na nią kąpiel z bąbelkami. Wow. To takie relaksujące. Przyjemna muzyka doda mi energii na cały dzień. Maska ogórkowa dla świeżego wyglądu. Jestem świeża i czysta. Idę do miasta. Idealny dzień na zakupy. Groot spaceruje po mieście. Jest piękna. To moja szansa. Tak, tak. Pełne torby. Potrzebuję kwiatów. O, czekaj. Kim jesteś? Jesteś taka piękna. Jestem Groot. Jesteś słodki. To jest dla ciebie. Wow, dzięki. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Wymieszaj farbę z wodą. Weźmy średnią. Wlej nasz kolorowy płyn. Dodaj kilka kropli oleju. Dobrze wstrząśnij. Udekoruj kwiatami. Kokarda. Nawóz dla zdrowia roślin. Chodźmy do domu. Chcemy bawić się dalej, proszę. Musimy już iść. Opuścili park. Ups, rodzina zapomniała swoich rzeczy. Nikogo nie ma? Gdzie jest moja miłość? Cześć. Piknik na świeżym powietrzu. Przyjmij ten prezent. Nawóz. Napój nalewamy do szklanek. Cheers. Pyszne. Wow, kwiaty. Jak miło. Ja też chcę takie być. Wszędzie są krzaki. Co mam zrobić? Potwór! Tato! Drzewa szybko uciekły. To było tutaj. Gdzie to jest? On jest taki wspaniały. Ogrodnik dba o rośliny. Przytnę teraz krzaki. O, mój sekator jest zepsuty. Lalilu, możesz to naprawić? Tego sekatora nie da się naprawić, ale nie martw się. Kawałki z puszki. Narysujmy szkic. Połącz te części. Wytnij uchwyty z papieru piankowego. Jest wygodny w trzymaniu. Pomaluj końce na czarno. Teraz nasz ogrodnik może wrócić do pracy. Niesamowite, dzięki! Wspaniałe narzędzie. Groot i jego przyjaciel pobiegli do ogrodnika. Pomocy! O, co się stało? Jest dużo pracy, ale mogę to zrobić. Ogrodnik pracuje. Co o tym myślisz? Podoba ci się? Lepiej bez wąsów. Ogrodnik ściął liście. Stary Groot wrócił. Wyglądasz świetnie. Zadbajmy o twoje kwiaty. Ten ogrodnik jest utalentowany. Jesteś cudowna. Dzięki, Groot. Wyjdź za mnie. Tak, oczywiście, tak. Wspaniały pierścionek zaręczynowy. Mamy wesele. Czy możecie mi pomóc? Nasza para jest szczęśliwa. Thank you. Idealny materiał. Potnij materiał na paski. Zrób strój. Modny krój. Każda panna młoda potrzebuje welonu.
Udekoruj kwiatami. Wow, bukiet. Ozdóbmy to. Wspaniały wygląd panny młodej. Dziękuję. To ceremonia ślubna. Moja panna młoda się spóźnia. Czy ona uciekła? Jestem pewien, że przyjdzie. Ja też mogę iść do ołtarza. Albo ja. Ja też mogę. Nasza panna młoda przyjechała fajnym samochodem. Przepraszam za spóźnienie. Powiedziałem im, że przyjdziesz. Nasza panna młoda poszła do młodego. Nasza para jest szczęśliwa, że się widzą. Czy zgadzasz się zostać żoną Groota? Tak. A ty? Tak. Ogłaszamy was mężem i żoną. Przypieczętujcie małżeństwo pocałunkiem. Dziewczyny, jesteście gotowe? Nadchodzi bukiet. Wspaniały dzień. Goście dobrze bawią się na weselu. Mąż i żona tańczą. I mamy nową parę. Przygotujmy glinę. Zrób doniczkę. Farba. Gotowe. Do piekarnika. Pięć doniczek. Zróbmy figurkę. Zrób minę. Usta. Pomaluj zielonym akrylem. Uśmiech. Cześć, kochanie. Podlejmy cię. Kwiaty wyrosły. To urocze dziecko Groot. Dziewczyna Groot postanowiła zająć się doniczkami. Przesadzę kwiaty. Cześć, mam prezent. Przyniosłem ci nasiona miłości. Posadźmy je. Dodaj parę nasion serca do doniczek. Trochę wody. Gdzie będziemy mieli małego Groota? Doniczki się pomieszały. Mamy nowego członka rodziny. To cudowna dziewczynka Groot. Nasza córka. Młodzi rodzice są szczęśliwi. Podlejmy kwiaty. Cześć, kochanie. Weź ją. Pokryj naszą lalkę. Dodaj żłobienia. Zielone oczy. Bujne rzęsy. Wybierz kwiat. Ozdób. Co za piękna dziewczyna. Groot czyta gazetę o ogrodnictwie. Pachnący nawóz. Łyżka za mamę. Jeśli dobrze się odżywiasz, będziesz silna i zdrowa. Kochanie, muszę iść. Słoneczko jest dla ciebie dobre. Mama położyła córkę na parapecie. Słońce świeci, a nasza córeczka dorasta. Mamo! Moja duża dziewczynka. Jesteś taka spora. Mam prezent. Świetnie! Dziewczynka ma się doskonale. A to jej tata. Kim jest ta duża dziewczyna? To ja, tato. Przyniosłem ci smoczek. Tatusiu, jestem już duża. Jesteś moja słodka dziewczyno. Pozbądź się włosów. Przykryj piankoliną. Ozdobne futro. Czy to jest dla mnie? Przymocuj do ciała. Farba. Czarne oczy i nos. Ubierzmy naszego szefa w dżinsowy strój. Detale z ekoskóry. Wystają wąsy. Shop Rocket to najlepszy przyjaciel Groota. Rocket robi pranie. Rodzina Groota przyjechała z wizytą. Zostań z wujkiem, kochanie. Dziękujemy, Rocket. Bye. Dziewczyna Groot natychmiast uciekła przed shopem. Hej, gdzie jesteś? Dziewczynka wspięła się na drzewo. Złaź stamtąd. Ostrożnie. Rocket wziął dziecko. Zagrajmy w piłkę. Hurra!
O, przepraszam, wujku. Wszystko jest brudne. Ciebie też umyję. To zabiegi wodne dla dziecka. Poczekaj tu chwilę. Wujek Rocket robi pranie. Weź słomki. Zmontuj konstrukcję. Zawieź to na łańcucha. Udekoruj kwiatami. To świetna zabawa dla dzieci. Dziecko zaczęło się huśtać. Gdzie ona jest? Znowu zniknęła. Jestem tutaj. Pomóż mi. Ona to uwielbia. To jest super. Chcę więcej. Jest ekstra. Jeszcze. Jestem zmęczony. Poczekaj, kochanie. Zawiążę linę. I usiądę tutaj. Miam, miam. Sprytny wujek Rocket. Plastikowe pudełko. Odetnij kawałek piankowego papieru. Odetnij wykałaczki. Płot. Owiń sznurkiem. Osłony. Uchwyt ze słomki. Urocza kokarda. Siadaj, kochanie. Czy to niespodzianka? Dobrze jest czasem rozprostować łapki. Mamo, co masz w koszyku? Niespodziankę dla naszego tatusia. Rocket i dziewczyna Groot zastanawiają się, co jest w środku. Dowiecie się, kiedy tu przyjdzie. W takim razie poproszę ciasto. Miam, miam. Talerz szybko się opróżnił. Chcę czegoś słodkiego. Zjadłeś wszystko. Nie denerwuj się, kochanie. Jest tatuś Groot. Lody. Shop też chce smakołyk. Dziękuję, tato. Czas na niespodziankę. Groot, to jest dla ciebie. Uwielbiam prezenty. Co to jest? Rodzina się powiększy. Siostrzyczka? Rodzina Groot jest szczęśliwa. Przygotuj blok ekstrudowanego polistyrenu. Wystarczy różowy papier piankowy. Owiń element. Usuń nadmiar. Połącz styropian z papierem piankowym. Ile tu kolorów? Nasi asystenci przynieśli nam koła. O, są takie błyszczące. Z turbin buchają płomienie. Ta kapsuła osiąga niesamowitą prędkość. Odetnij plastikową nakrętkę. Udekoruj delikatnymi obramowaniami. Doniczka, ziemia i nasiona. To kompletny zestaw do ogrodnictwa kosmicznego. Czerwony alarm! Do statku zbliża się kometa. A, to tylko kapsuła dostawcza. Zobaczmy, co mi przysłali. Kogo my tu mamy? Asystent przyniósł zapasy. Najpierw skręć ramkę. Pokryj klejem na gorąco. Żółty plus niebieski stworzy zielony. Udekorujmy ciało. Pojawiają się pierwsze liście. Na głowie zakwitł cudowny kwiat. Wypełnij doniczkę ziemią. Warstwa mchu. To narodziny uroczej Grooty. Więc mamy nasionko. Dodaj glebę i nawozy. Zasadź ziarno, wlej trochę wody. To pierwszy kiełek. Wow. Uhu, zadziałało. Teraz mam kumpelkę. Nazwę cię Grooty. Grooty znalazła na wysypisku stary magazyn. Ale czym mam rysować? Pojemniki są puste. Weź kredki. O, dziękuję. Jak ci się podoba mój portret rodzinny? Podczas gdy Rocket majstrował przy sprzęcie, Lalilu przycięło trochę futra. Ostatnie szlify to ogon. Dodajmy trochę blasku.
Pomóż mi to otworzyć. Thank you. Serca, jak słodko. Proces twórczy został zastąpiony prawdziwą katastrofą. A, Gruti, co się tutaj stało? Tato, tato, jesteś zajęty? Oczywiście, musimy posprzątać ten bałagan. Spójrz, to my. O, czy to jest mój ogon? Jest jak prawdziwy, prawda? Dziękuję, ale śmieci same nie znikną. Podziel plastikową kulkę na półkulę. Dodaj kawałki drutu. Nawlecz koralik. Pozostało tylko zamocować kulę z monitorem. Niania robot zaopiekuje się dziećmi i pomoże w sprzątaniu. Tatuś nie radzi sobie z bałaganem. W internecie można znaleźć to, czego potrzebuje. Tyle do zrobienia i nie masz czasu na sprzątanie? Roboniania zrobi wszystko za ciebie. Dodaj do koszyka i do kasy. Tak, mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Gruti, poznaj robonianie. To twoja nowa opiekunka. A, boję się jej. Nie spodziewałem się tego. Mam pomysł. Teraz ma oczy i usta. No nie wiem. Nie lubię jej. Wynośmy się stąd, kotku. Bądź grzeczna. Włączam tryb sprzątania. Ha! O, ona nas znalazła. Tam jest niebezpiecznie. Szkoda. A, spadam. Pomóż. Jesteś bezpieczna, kochanie. Przepraszam, próbowała się mną opiekować. Przygotujmy twój nowy wygląd. O nie, jestem łysa. Nie na długo. Owiń głowę masą samoutwardzalną. Nic nie widzę. A, dajcie mi parę oczu. Aha, tak lepiej. Narysujmy usta. Nadaj ciału kształt kory. Przyciemnijmy. To świetny odcień. Nawet Gruti uwielbia eksperymentować z makijażem. Nie jest łatwo poradzić sobie z temperamentem nastolatka. Gruti godzinami ogląda telewizję. O, nie zaszkodzi posprzątać. Tak. Halo, słyszysz mnie? Weź zmiotkę i idź sprzątać. Okej. Sprzątanie? Tu jest tak czysto. To może poczekać. Ale program telewizyjny nie. Przecież prosiłem cię o posprzątanie. Tak. Słyszałam. Mam dość twojego zrzędzenia. Wiesz co? Ucieknę ze statku. Gruti, a ty dokąd? Wracaj tutaj. Co ze sprzątaniem? Który mam wybrać? Ten. Wklej. Zróbmy rączkę. To skala dźwięku. Boombox pozwala słuchać ulubionej muzyki gdziekolwiek zechcesz. Gruti ruszyła zbadać ziemię. Tu wszystko jest takie niezwykłe. Chwila, co to za rzecz? O, to? To mój boombox. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Spójrz, nauczyłem się nowego tańca. Dołącz do mnie. Ha, spróbuję. Jesteś niesamowita. Gdzie się tego nauczyłaś? Zmień plastikową butelkę w statek kosmiczny. Bum. Przytnijmy. Butelka jest teraz mniejsza. Odetnij szyjkę. Mamy miejsce dla pilota. To dostawa materiałów. Zamocuj szerokie skrzydła. Przyklej szyjkę od dołu. Oklej kokpit. Dodaj więcej błyskotek. Zaczynam dokręcanie ostatniej śrubki. I gotowe. Silnik ruszył.
Statek kosmiczny przygotowuje się do startu. Gruti dorosła. Tylko nie podglądaj. Okej. Otwórz oczy. Niespodzianka. O, nie mogę w to uwierzyć. To zupełnie nowy statek kosmiczny. Wszystko błyszczy tak, jak lubię. Tato, to jest super prezent. Możesz latać, gdzie tylko zechcesz. Dzięki. Ona tak szybko dorosła. Jak to zrobić? Tak, rozgryzłam to. Powodzenia, kochanie. Bye. Gruti wyruszyła na przygodę. Lećmy na ziemię. Uwaga, mamy zombie w warsztacie. Zmienię lalkę w starą Gruti. Nadaję jej drewnianą teksturę. Fryzjerzy ruszają do pracy. Bez włosów to dość proste. Utwórz głowę, Gruti. Zrób szczegółową korę. Róże trochę zwiędły. Nawet jeśli twój wzrok nie jest równie dobry, a do chodzenia potrzebujesz kijka, ta kobieta wie, jak się bawić. Gruti postanowiła poprawić swoje zdrowie za pomocą jogi. Dzięki, kochana! Wow, co za odwaga! Powtarzajcie za mną. Zróbmy naszą następną pozę. Moje gałązki już nie są takie same. Trochę praktyki i odniesiesz sukces nawet bez kijka. A, moje plecy. Pomogę ci. A, nie! Oj, joga nie jest dla mnie. Muszę znaleźć inne hobby. A teraz trzeba ostrożnie usunąć trocinę. Zróbmy eliksir młodości. Wymieszaj magiczną miksturę. Instrukcje są dołączone do pokrywki. Cudowne lekarstwo pomoże cofnąć czas. Babcia Gruti spaceruje po parku. Wow, on jest taki szybki. Jak ja za starych dobrych czasów. Hello. Chcesz wyglądać młodziej? To niesamowita mikstura, którą produkuje nasza firma. Pomoże ci. O, właśnie tego potrzebuję. Gdzie jesteś? Dobra, wypiję całą butelkę. Nie trzeba było długo czekać na efekt. Od razu zakwitła. Staruszka się zmieniła. Woohoo! Czuję się niesamowicie. Prosto do kosza. Ekstra! I znowu robię triki na desce. Wspaniale jest znowu czuć się młodo. Wróćmy do miejsca, w którym wydarzyła się nasza pierwsza historia. Mama Grut spodziewa się dziecka. Kto się urodzi? Czy chłopiec, czy dziewczynka? Chcę pobawić się z moim bratem lub siostrą. Jesteście gotowi? Przekonajmy się, kto to. Zielony! Oczywiście narodzi się Grut. Ups, wygląda na to, że nadszedł czas. Ruszajmy do szpitala. Użyj głowy lalki. Jestem starszą siostrą.
to witaminowa przekąska. Świeże owoce. Wytnij plasterek. To piankolina. Zrób kaktusa z tej zielonej masy. Wypiecz. Pomaluj na odcienie zieleni. Kaktus bez igieł. Niemożliwe. Wykałaczki naprawią sytuację. Wysyp sól. Przyda się ta solniczka. To ładne florarium, ale nie dotykaj go rękoma. Rodzina Groot poszła na spacer. Wow, mamy tu tyle ciekawych rzeczy. Trzymaj się, kochanie. Cześć, kotku. Czy zostaniesz moim przyjacielem? Chodźmy odkrywać świat. Dokąd pójdziemy? Do kwieciarni. Te rośliny są takie wyjątkowe. Co się stało? Dotknęłam tego kaktusa. Jesteś taka ciekawa, co? Naprawdę musimy cię mieć na oku. Weźmy tę butelkę. Odetnij krawędzie. Połówka koralika znajdzie się na końcu. Podłącz rurkę do maski tlenowej. Będziemy potrzebować stojaka. Jak mogę ci pomóc? Potrzebujemy tlenu. Oto cząsteczka. Thank you. Przykryj butelkę przezroczystą nakrętką. Przymocuj dozownik. To urządzenie nasyca tlenem organizmy pacjentów. Moje dziecko potrzebuje pomocy. Proszę, chodź ze mną do gabinetu. Powiedziałeś, że ukłuła się kaktusem. Zmierzmy temperaturę. Ten termometr jest za duży. Znajdę mniejszy. Dlaczego to tyle trwa? Nie pospieszaj, profesjonalisty. Zobaczmy. Tak, wszystko jest jasne. Dziecko nie ma wystarczającej ilości tlenu. To zadziałało. Doktorze, jesteśmy ci tacy wdzięczni. Więcej nie dostaniesz kaktusów. Groot jest poszukiwana. Mamy nagrodę z 5 zerami. Złóż plakat. To cuda. Wybierz głowę. O, ta będzie dobra. Popracuj nad głową. Nadaj jej pożądany kształt. Wow, ile tu oczu! Są takie ładne! Przykryj jej ciało smugami gorącego kleju. Wyciśnij farbę z drewnianego klocka. Pomaluj korę Groota. Niech wygląda świeżo. Włosy z mchu zmieniają kolor na zielony. Nastolatka uwielbia codzienny styl. Groot też potrzebuje wyrażać siebie. Rodzina obchodzi urodziny swojego dziecka. Ach, te maluchy dorastają tak szybko. Złożę życzenie, kochanie. Wow, to wielkie ciasto. Groot rośnie na naszych oczach. Najlepszego, złotko. Kwiaty. Róże, ojejku. Jestem dorosła. O, widzę coś ciekawego. Farma mrówek? Fajnie. Ach, jestem szczęśliwa. Wyjmij przezroczysty plastik z okna. Grabie stworzą idealną teksturę. Narysuj labirynt.
Wytnij. Wpuść mrówki. Zrób poidełko. Ta mała kolonia jest bardzo ciekawska. Kochanie, zaopiekujesz się swoim bratem? Muszę iść. No nie. Dasz radę, szybko wrócę. Fuj! Nie lubię opieki nad dziećmi. Gdzie są moje media społecznościowe? Mały Groot zauważył kawę i pączki. O nie, dzieci nie mogą jeść kofeiny. Groot jest pełen energii. Mrówki potrzebują wolności. Biegnijcie w świat. Jedźmy. Co ty robisz? Moja farma? Mama nas zabije. Na farmie były termity. A one jedzą drewno. Narysujmy portret mamy. Zacznijmy. Jest bardzo podobny. Zgnieć go. Ta piankolina ma taki sam kolor. Zroluj kulkę. Zrób wgłębienie. Czepek peruki jest gotowy. Zróbmy coś z jej włosami. Owiń ramę włosami. Zrób loki. Udekoruj fryzurę kokardką. Czy mama Groot zdecydowała się zmienić styl, czy chodzi o coś innego? Mama śni magiczny sen, ale termity nie śpią. Pracują nad wyglądem mamy. Te wspaniałe, długie pasma. Dobrze spałam. Nadszedł czas, by się odświeżyć. Suszarka do włosów pomoże mi uporządkować fryzurę. O, moje kwiatki! Moje winorośle! Gdzie one są? Czas iść do ogrodowego fryzjera. Gdzie są nowi klienci? A, dzień dobry, pani Groot. Gdzie masz włosy? Przejrzyj ten magazyn, a ja niedługo się tobą zajmę. Pani Groot, co się stało? Wszystko naprawimy. Poeksperymentujmy trochę. Antonio wyczarowuje włosy. Ach, za dużo ich. Zgadzam się, jest ich za dużo. Styl Marii Antoniny będzie ci odpowiadał. Ale elegancko, Antonio, jesteś czarodziejem. Thank you. Bye. W piasku kryje się tak wiele ciekawych rzeczy. Wymieszaj go dobrze. Mamy tu pełno muszelek. Chodźmy do warsztatu. Weź trochę farby z tęczy. Ukształtuj ślimaki. Każdy ma tęczowy domek. Zrób dla nich przytulne terrarium. Zieleń, kamyki i korę. Zróbcie parapetowe wytęczowe maluszki. Teraz Groot ma nowe zwierzaki. Moje piękne maleństwa. Lubicie ze mną mieszkać, prawda? O, skończyło się wasze jedzenie. Przyniosę świeże liście. Śliczne ślimaki. Cieszę się, że zaprzyjaźniłyście się z moją córką. Hej, dokąd pełzniecie? Zejdźcie ze mnie. Oto wasze liście. Gdzie są ślimaki? Co? Co się stało, mamo? Poznałam twoich znajomych.